O legionowskiej kandydaturze na centrum treningowe dla uczestników piłkarskich Mistrzostw Europy już informowaliśmy. O tym, że ten potencjał miasto prawdopodobnie wykorzysta, jeszcze nie, choć nadzieje oczywiście były. Od samego początku Grecja, która nie wiadomo było, gdzie wylosuje swoje spotkania, była Legionowem bardzo mocno zainteresowana. Następnego dnia rano po losowaniu, kiedy okazało się, że dwa mecze grają Grecję w Warszawie i pierwsze otwarcia też w Warszawie, przyjechał trener, przyjechali działacze, oglądali, podobało im się. A skoro tak, warto było sprawić, aby ów afekt do Legionowa jeszcze zwiększyć. I tu przydały się odpowiednie znajomości. Dzięki nim w ubiegłym tygodniu odwiedził miasto były selekcjoner reprezentacji Andrzej Strejlał. Skoro bowiem zgodził się lobbować za jego kandydaturą, obiekty Mosiru zobaczyć wręcz musiał. Przy okazji wpadł na trening młodych piłkarzy i przekazał im kilka fachowych uwag. Trzeba przede wszystkim czapki inaczej założyć, uszy trzeba odsłonić, bo w uchu, powinniśmy się tego nauczyć, jest błędnik, a błędnik jest ośrodkiem równowagi. Co się tyczy legionowskiego ośrodka treningowego, szkoleniowiec był pod wrażeniem. Oczywiście jest rywalizacja ośrodków innych, nie jestem upoważniony, żeby ich nazw wymieniać, ale sądzę, że jest wiele za tym, ten piękny ośrodek, powiedzmy sobie, warszawianki, jeśli się nie mylę, prawda, gdzie by mieszkali, obiekty sportowe, wykorzystanie, prawda, hali, spokój, cisza, wszystko wskazuje na to, że szanse są bardzo duże. Jako trener, który przez 2 lata prowadził greckie drużyny klubowe, Andrzej Strejlał przyjechał w towarzystwie rodowitego Greka. O jego oficjalnej roli nikt głośno nie mówił. Sam gość za to Greka nie udawał i co nieco na temat swoich wrażeń powiedział. Widzę, że wszystko jest w porządku, że żadnych zastrzeżeń Grecy na pewno nie będą mieli. Mało tego, usłyszeliśmy dzisiaj, Paweł, że jednak chcą skorzystać z gościnności polskiej, przede wszystkim z polskiego smaku, z polskiej kuchni. Jak zatem widać, szansę na zdobycie popularności może mieć nie tylko miasto, ale też Bigos, pierogi i schabowe. Jego najważniejszy kibic trzyma za to kciuki. Miasto Legionowo nie czyniło wielkich starań, nie inwestowało tylko i wyłącznie pod Euro 2012, ale dlaczego by się nie pod taką prestiżową, dużą imprezę nie podpiąć? Dlaczego promocyjnie tego nie wykorzystać? Kilka dni po grecko-polskiej wizycie wszystko stało się jasne. Przedstawiciele Greckiego Związku Piłkarskiego dokonali rezerwacji obiektów na terenie miasta i powiatu. A to oznacza tylko jedno. Teraz piłkę powinni przejąć gospodarze.